Fredrik Lindgren może nie do końca jest kojarzony z niesamowitymi akcjami na dystansie. Jednak mimo to często przez swoją inteligentną jazdę potrafił zaskakiwać swoich rywali. I dlatego też w dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę właśnie Szweda i przypomnimy sobie jego najlepsze wyścigi. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy. Rok 2017 i zacięty pojedynek Fast Freddy'ego z Jasonem Doyle'em na Stadionie Narodowym przejdzie do historii jako niewątpliwie jeden z najlepszych biegów na sztucznych torach. Piki, przycinki, przecinanie toru jazdy przeciwnika i to wszystko na każdym okrążeniu. A jakby tego było mało, rozstrzygnięcie na samej kresce, z którego zwycięsko o błysk szprychy ostatecznie wyszedł Fredrik, dla którego ten wieczór był wyjątkowo udany, ponieważ jak się później okazało, wygrał całe zawody. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Jak się okazuje, to przysłowie sprawdza się również w Speedwayu, a potwierdzić może to m.in. Fredrik Lindgren, który podczas ostatniej rundy sezonu 2020 w jednym z biegów podróżując na trzecim miejscu wykorzystał walkę Bartosza Zmarzlika i Taja Findena, wciskając się przy krawężniku pod obydwu z nich, a następnie przepuszczając ich w drugim łuku, bardzo mądrze przyciął do krawężnika i uciekł swoim rywalom, przywożąc trójkę do mety. Guthrie's at the back. Yeah, great start from the world champion. He hits the front off gate number two. Woofenden riding lovely. Woofenden comes through. Now Smarsley repays the compliment. Back up, they're at it again. Nice, these two. Lingwood's in there. Oh my goodness, Lingwood nearly wiped him out. Now Woofenden's on the inside. Now Freddie Lingwood hits the front. What a heat number two. Fireworks have gone off here, mate. What is going on? They are racing for the world title. Smarsnik has gone from first to third. Lindgren has charged his way through. Woofenden spotted an opportunity. He's second right now. And that, to quote you, Mr. Tatum, is Speedway out of the top draw. Finał na czeskiej markecie w Pradze z 2018 roku przyniósł nam mnóstwo emocji, a to wszystko przez bohatera tego odcinka. Szwed na początku przymknął pod bandą Taja Findena, co wyeliminowało Brytyjczyka z tego biegu. Jednak później robił już tylko show na torze. Przez dwa okrążenia był zamieszany w walkę z Emilem Sajfudinowem, natomiast gdy poradził już sobie z Rosjaninem, połknął za prowadzącym Patrykiem Dudkiem i przez próbowanie wyprzedzenia z każdej strony, na ostatnie okrążenie zdecydował się na jazdę pod bandą, która na samej kresce okazała się najlepszym wyborem. A wam jakie biegi Fredrika najbardziej zapadły w pamięci? Dajcie znać w komentarzach.